Barsa lepsza od Realu w El Clasico, asysta Lewego. Mecz przerwany przez burzę. Skandal z udziałem polskich sędziów przed meczem eliminacji do Champions League. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Adam Buksa z golem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Porażka drużyny José Mourinho. Poznaliśmy finalistów Igrzysk Olimpijskich we Francji. Poważne urazy zawodników Manchesteru United. Co z transferami Nico Williamsa i Daniego Olmo do FC Barcelony? Mateusz Musiałowski trafił na Cypr. Kolejna Polka w FC Barcelonie. Iniesta zareagował na transfer Motoru Lublin. No witam serdecznie po mojej przerwie wakacyjnej. Co prawda było to tylko 7 dni, tydzień, ale powiem szczerze, że troszkę się za wami stęskniłem. Dzisiaj mamy 7 sierpnia, tego dnia 1996 roku urodził się Dani Ceballos, piłkarz Realu Madryt i 13-krotny reprezentant Hiszpanii. Nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do newsów i zacznijmy od wczorajszych pierwszych meczów trzeciej rundy eliminacji do Champions League. Ważne zwycięstwo odniosło Midtjylland, które pokonało 2-0 Ferencvaros. Jedną z bramek dla Duńczyków zdobył Adam Buksa. Porażki doznała drużyna José Mourinho. Fenerbahce przegrało na wyjeździe z Lille 1-2. Wygraną odniósł Salzburg, który ograł Twente 2-1. Jesteśmy coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć na Igrzyskach Olimpijskich. Znamy już parę finalistów męskiego turnieju piłkarskiego. W pierwszym półfinale Hiszpania pokonała 2-1 Maroko. Bohaterem tego spotkania został Fermín López, który zdobył bramkę i zanotował asystę. W drugim półfinale Francja pokonała Egipt. Po 90 minutach był remis 1-1. Trójkolorowi dopiero w dogrywce przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę, zwyciężając 3-1. W taneczny sposób wygraną świętował trener Thierry Henry. Znamy także skład finału zmagań kobiet. Pierwszymi finalistkami zostały reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Amerykanki po dogrywce pokonały Niemki 1-0. Drugą reprezentacją w finale będzie Brazylia, która ograła Hiszpanię 4-2. W weekend rozegrana została trzecia kolejka PKO BP Ekstraklasy. Trzecią wygraną odniosła Jagiellonia Białystok, która pokonała 2-0 Stal Mielec. Dobry mecz rozegrał Lech Poznań, który pokonał 3-1 Lechię Gdańsk. Niespodzianką zakończył się mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Goście wygrali 2-1. Na zakończenie zmagań Widzew Łódź pokonał 3-1 Krakowie. W trakcie meczu kibice postanowili wejść na dach stadionu, gdzie dochodziło do niecodziennych scen. Liderem tabeli z kompletem zwycięstw jest Jaga przed Widzewem i Piastem. Najlepsze europejskie drużyny przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Zwycięski debiut w FC Barcelonie zaliczył Hansi Flick. W pierwszym meczu pod wodzą Niemca Blaugrana zremisowała 2-2 z Manchesterem City. Potem w serii 11 lepsza okazała się Duma Katalonii. Jedną z nich skutecznie wykorzystał Robert Lewandowski. Z gry swoich podopiecznych zadowolony nie był Pep Guardiola, który na ławce mocno przeżywał boiskowe wydarzenia. W weekend miało miejsce El Clasico, czyli rywalizacja FC Barcelony z Realem Madryt. Starcie to wygrała Barsa 2-1 po dublecie Pau Victora. Asystę przy pierwszym trafieniu zaliczył Lewandowski. Mecz w pewnym momencie został przerwany przez uderzenie pioruna. W tym samym czasie kibice z trybun zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Co ciekawe, według amerykańskiego prawa gra może zostać wznowiona 30 minut po ostatnim uderzeniu pioruna. W swoim ostatnim towarzyskim meczu przed nowym sezonem bolesnej porażki doznał Manchester United. Czerwone Diabły zostały rozgromione 0-3 przez Liverpool. Z poważnymi problemami zdrowotnymi muszą zmagać się piłkarze Manchesteru United. Na długo z gry wypadł Lenny Yoro. Francuski obrońca w sparingu z Arsenalem złamał kość w lewej stopie. To ma oznaczać 3-miesięczną przerwę w grze. Urazu doznał także Rasmus Højlund, który ma pauzować przez kolejne 6 tygodni. Przedwcześnie mecz towarzyski z Betisem zakończył Marcus Rashford. Anglik schodził z boiska kontuzjowany. United pierwszy oficjalny mecz zagra już 10 sierpnia, kiedy to będzie rywalizować z Manchesterem City o tarczę wspólnoty. Erik ten Hag będzie musiał radzić sobie bez kilku ważnych postaci. Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w ostatnich rundach eliminacji do europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok, jeśli wyeliminuje Bodo Glimt, to w czwartej rundzie kwalifikacji do Champions League zmierzy się z Crvenią Zvezdą Belgrad. Jeśli jednak polegną z Norwegami w trzeciej rundzie, wtedy w Lidze Europy zagrają z Panathinaikosem lub Ajaxem Amsterdam. Jak polskie kluby trafiły w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji? Jeśli Legia przejdzie Brondby, to zmierzy się z łotewską Audą lub kosowską Dritą. Śląsk Wrocław po ewentualnym wyeliminowaniu Sankt Gallen zagra z przegranym dwumeczu Trabzonspor Rapid Wiedeń. Wisła Kraków, jeśli przejdzie Spartak Trnawę, zagra z przegranym rywalizacji Molde Serkle Brychę.
Co ciekawego dzieje się w temacie transferów FC Barcelony. Jeszcze w trakcie Mistrzostw Europy dużo mówiło się o transferze Nico Williamsa do Dumy Katalonii. Temat wydawał się niemal pewny, jednak z biegiem tygodni to się zmieniło. Według najnowszych informacji marki piłkarz postanowił zostać w Atletiku Bilbao na kolejny sezon. Skrócił swój urlop, co miało być jasnym sygnałem potwierdzającym to. Nowe informacje docierają do nas na temat transferu Daniego Olmo. Fabrizio Romano na portalu X ogłosił słynne Here We Go. Barca zapłaci 55 milionów euro podstawy plus 7 milionów w bonusach. Hiszpan podpisze kontrakt do czerwca 2030 roku. Romano dodał, że Olmo wraz ze swym ojcem i agentami byli już w Barcelonie. Czekamy zatem na oficjalne potwierdzenie transferu. Teraz sprawdźmy, co ciekawego działo się na rynku transferowym w minionych dniach. Oficjalnie piłkarzem Arsenalu został Ricardo Calafiori. Kanonierzy za reprezentanta Włoch mieli zapłacić około 42 miliony funtów. Obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Ciekawego transferu dokonał inny angielski zespół. West Ham United ściągnął jednego z aktualnie najlepszych niemieckich napastników, Niklasa Füllkrüga. 31-latek podpisał kontrakt do połowy 2027 roku. Borussia Dortmund na sprzedaży napastnika ma zarobić około 26 milionów euro. Oficjalnie do nowego klubu trafił król strzelców La Liga, Artem Dovbyk. Ukrainiec podpisał kontrakt z włoską AS Romą. Według nieoficjalnych informacji Girona na sprzedaży ma zarobić około 34 miliony euro plus bonusy. Juventus zamierza dokonać czystki w swojej szatni. Jak donosi Fabrizio Romano, z klubem mają się pożegnać Chiesa, Szczęsny, McKennie, De Sciglio, Artur Melo, Kostić, Nicolussi Caviglia oraz Rugani. Thiago Motta nie widzi dla nich miejsca w nowym zespole. Klub zmienił reprezentant Polski. Tymoteusz Puchacz podpisał kontrakt z Beniaminkiem Bundesligi, Holstein Kiel. Lewy wahadłowy w nowym zespole będzie mógł z pewnością liczyć na regularne występy. Po raz kolejny do Empoli ze Specji wypożyczony został Szymon Żurkowski. Polski pomocnik tym razem w umowie ma zawartą opcję wykupu. Nowy klub znalazł były podopieczny Liverpoolu. Mateusz Musiałowski podpisał 3-letni kontrakt z cypryjską Omonią Nikozja. 20-latek ma otrzymać pierwszą poważną szansę na pokazanie się w seniorskiej piłce. W FC Barcelonie mamy kolejną polską przedstawicielkę. Do drużyny Femeni dołączyła Weronika Araśniewicz. Polka poprzedni sezon rozegrała w drużynie Diamentów Warszawa. Teraz podpisała kontrakt z Dumą Katalonii. Motor Lublin postanowił podpisać kontrakt z Sergim Samperem, który w przeszłości występował w FC Barcelonie. Na post piłkarza w mediach społecznościowych zareagował sam Andres Iniesta. Kto wie, być może niedługo pojawi się na stadionie w Lublinie, aby dopingować swojego rodaka. Jak informuje Fabrizio Romano, dwóch dużych transferów dokona Atletico Madryt. Hiszpański klub ma wzmocnić Conor Gallagher. Chelsea na sprzedaży ma zarobić 42 miliony euro. Z Anglii do Hiszpanii przeniesie się także Julian Alvarez. Manchester City łącznie może otrzymać od Atletico aż 95 milionów euro. W przypadku tych dwóch piłkarzy padło Here We Go. Do ogromnego skandalu doszło z udziałem polskich międzynarodowych sędziów. W nocy z poniedziałku na wtorek według informacji TVP Sport miało dojść do zatrzymania sędziów Bartosza F. i Tomasza M. Arbitrzy mieli dopuścić się kradzieży znaku drogowego. Mieli oni być pod wpływem alkoholu, a noc spędzili na izbie wytrzeźwień. Wczoraj mieli pracować przy meczu eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów a Rangers. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Głos postanowił zabrać zamieszany w tę sprawę sędzia. Weszło opublikowało oświadczenie Tomasza Musiała, który przeprosił za zaistniałą sytuację. Warto jeszcze odnotować pierwszą zmianę trenera w PKO BP Ekstraklasie. Z pracą w Koronie Kielce po porażkach z Pogonią Szczecin i Legią Warszawa pożegnał się Kamil Kuzera. Według doniesień Jakuba Białka z portalu Weszło, współpraca władz klubu z trenerem nie układała się. W związku z tym została ona zakończona. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 5 rano. Do zobaczenia!